Zaraz znajdziemy dziurę w płocie i wejdziemy do środka. Ale pięknie. Jest i ona. Tutaj mamy pierwszy domek. Ławki przegniły. Wyposażenie nawet zostało. Lodóweczka pusta. I takie niewielkie pokoiki. Ktoś rozwalił piec kaflowy. Szkoda. Czy w szafie coś zostało? Nie. Jest tutaj kilka takich domków. Także nie martwcie się. Wszystkie zobaczymy dzisiaj. Za chwilkę. Tu widzimy kolejny. Jest drugi. Ten tak samo niewielki. Kurde, już musieli się tutaj dorwać do tego i zdewastować co się da. Widzę, że piecyki są takie same w każdym. Przynajmniej w tych dwóch pierwszych. Tu ktoś sobie melinę zrobił. Już wychodzimy, nie martw się. Miejsce, w którym niegdyś tętniło życie, jest teraz opustoszałe. Tam widzimy jakiś większy obiekt. Zostawimy go sobie na sam koniec. Albo wiecie co? Pójdziemy od razu. Zobaczcie, można było się tutaj wyciszyć. Daszek, ławeczka, zimne piweczko. Czego więcej trzeba? Huśtawki, już nieużywane od dawna. Zjeżdżalnia. A tutaj składowano chyba wszystkie mebelki. Zgadza się. Nawet mamy rakietę. Powiem wam, że zostało tego sprzętu troszkę. Tutaj jakiś rower. Telewizory. Nawet wędka jest. Tutaj jakaś stara szafka drewniana. Przejdziemy się tam dalej. Krzesełka bez obić.
odkurzacz. Ławeczki pewnie, które niegdyś były używane tutaj. Teraz już opanowane przez korniki. Zobaczcie, jaki mały rowerek. Tu trochę większy. Hulajnoga. Automaty z Coca-Coli. Ciekawe, czy jeszcze działają. Pewnie będzie zamknięte. Tak jest. Ale widzimy tam również trochę mebli. Nic specjalnego, nic konkretnego. Można by go naprawdę fajnie zagospodarować, ale najwidoczniej nie było już klientów lub chętnych na kupno takich domków. Na tyłach. Tutaj mamy łóżka. Pewnie stare zabrano, wymieniono na nowe. A tutaj składowano te odpadki. Fotele. Szkoda, że nie można dostać się do tego budynku. Jeżeli jest zamknięty, to niech taki zostanie. Pewnie ktoś by się znalazł z głupim pomysłem, żeby coś tutaj zabrać stąd. Szkoda, że to się wszystko marnuje. Tutaj zajdziemy do ostatniej już chatki. Nie, jeszcze dwie, przepraszam. Tu jest jedna, tutaj druga. O, ta chyba będzie najbardziej zachowana. Chociaż też już sufit odpada. Tutaj piec kaflowy w najlepszym stanie. Toaleta też nie jest zniszczona jeszcze. Tu mamy jakąś szafkę. I sypialni. O, w sypialni jest parę łóżek postawionych do góry. Nie wiem dlaczego. Idziemy do ostatniej już chatki.
Musiało być gorąco, bo aż ktoś wyjął gaśnicę. Kiedyś tutaj był licznik. O, ten chyba największy. Trzy łóżka się zmieściły. No. Jeszcze ma górną pokrywę. Tamte już nie miały. Szafka, wieszaczki. Nic, tylko się wprowadzać. Kolejna wyprawa, króciutka, dlatego jest puszczona w niedzielę. Ja sobie tutaj przycupnę na chwilę jeszcze. O, raczej nikt mnie stąd nie wyrzuci. Mam nadzieję, że moja kolejna wyprawa wam się podobała. Szkoda mi trochę tego miejsca, bo jest naprawdę fajne, w świetnej lokalizacji. Cisza, spokój, las, jeziorko. Jest naprawdę fajnie. Można było tutaj przyjechać ze znajomymi, przyjaciółmi, czy nawet z rodzinką.